Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. No i wreszcie jedziemy, kurczę, na te ryby. No już nie mogę doczekać, zwłaszcza kiedy zobaczyłem zdjęcie z pewnej miejscówki w mieście, na którą praktycznie przejeżdżając tramwajem lub jadąc samochodem zawsze się wpatrywałem i myślałem, jak tam się łowi, czy fajnie się tam łowi, czy coś, ale zawsze nie miałem jakby sposobności, okazji, możliwości, żeby tam siąść. Teraz na to, teraz to wszystko można zrealizować. Mam samochód, mam takie stanowisko też, które mogę rozłożyć na betonie i po prostu jadę tam, zwłaszcza właśnie po wspomnianym zdjęciu, na którym był krąb. Mam pewność, że jest tam ryba, można coś złowić. Wziąłem nawet siatkę, mówię, jak coś więcej się nałowi, to się zrobi zbiorówkę. No i jedziemy. Fajna pogoda, ma być dzisiaj 15 stopni, także... No i ogólnie też godzina jest 9:00. Z racji tego, że raz, że się nie wyspałem, a dwa, że postanowiłem się grzać w słońcu, a nie nagrzewać we wschodzącym słońcu. O. Tak sobie to dzisiaj z rana ładnie wymyśliłem. Także jedziemy tutaj. Przy okazji zobaczycie trochę urywkowo Wrocław, zaszyp automobilów, pokażę wam właśnie, wjeżdżamy tutaj na ulicę Ruską niebawem, która prowadzi prosto do rynku, jesteśmy w ścisłym centrum, słuchajcie, i zaczyna się ta typowa starówka po niemiecka. Taka zatoka, z której można sobie popłynąć kajakiem, łódką, taka knajpka bez barki. Jest taki przepływ właśnie do tej zatoczki. Fajne miejsce swoją drogą, tylko trochę tu dużo ludzi. No, a ja już widzę, gdzie pójdę sobie. Tam jest zejście. Też jest fajnie. O, móc pokoju, tam dalej moc Grunwaldzki. Tam jest zejście, tam sobie zejdę. Na dzisiejszym wędkowaniu dalej męczę tą zanętę Wonder Black. Tylko że teraz już dodałem po prostu resztę z tej gliny, co była. Resztę z tej zanęty i resztę z tej drugiej gliny, czyli tam jest z 1,5 kg, 3 kg gliny gdzieś i 1,5 kg zanęty. I rozrabiamy. Aha, ogólnie to zmieniłem miejscówkę, bo tam bardzo ciągnęła woda. I nie chciało mi się siłować z prądem i mówię, poszukam czegoś innego i centralnie siadłem koło mostu Grunwaldzkiego, koło filaru i zobaczymy. Trochę jest głośno jednak od aut, ale może ryby to wynagrodzą. Idę zobaczyć do samochodu, bo kurde, nie mam ani wiadra niebieskiego, ani ściery i muszę coś wykombinować, kurczę. Zaraz wracam. Udało się coś wymyślić. Ściera do samochodu, do szyb. Na to wysypię zanętę i już się uda.
przetrę ją raz, potem do wilżej, przetrę ją drugi raz, już na mniejszym sicie. Uroki sitowania glin. Od Maćka wczoraj wydębiłem takie robaki. To jest pinka barwiona na barwę owoców. Tu jest fajna miejscówka, bo można sobie wyjść tu po schodkach do góry i tam jest kawałek trawnika i wbić widełki i odmierzyć sobie. No, nie wszędzie w betonowych takich miejscach, w miastach, we Wrocławiu jest taka możliwość. Tak czy siak, myślałem, że będzie głośniej od samochodów, ale na razie da się to przeżyć. Tam co prawda było ciszej, ale ja tam to nawet nie miałem koszyków. Tak. Bo tam, nie wiem, setu trzeba mieć. Taki koszyk kiedyś dostałem na testy od Mateusza Okurzałego właśnie do nęcenia. Tu na dole jest taśma ołowiana jeszcze do obciążenia. Można nim dość daleko rzucić. Całkiem fajnie się tym nęci. Dałem na chwilę pauzę, żeby nie czerpać baterii. A więc patrzcie, w międzyczasie patrzcie, jaka płotka wzięła. Popatrzcie, jaka wielka. Ponad 30 cm. Dzisiaj będzie na grubo, na bank. Widzę, co się dzieje od początku. Ledwo zacząłem łapać już dwa fajne brania. Jedna ładna, piękna płotka ponad 30. Jeden spadł, urwany hak. Nie wiem, czy nie za cienko łowię. 0,10, no 0,16. Na dłuższej, nie na dłuższej była ryba. I do usza dalej też postawiona, gdzieś może z 10 metrów. A tu na krótko, na cienko, z kolcami koszyk. 50 gram i denko nie usuwałem, a i tak się wypukuje, także jest ostry nurt. Tego łowię stosunkowo blisko, bo mówię, nie przygotowałem się. Nie przygotowałem się aż na takie warunki mocne, zwłaszcza, że nie padało. Myślałem, że będzie sucho i spokojna woda będzie właśnie. A tu jednak w mieście całkiem ostro płynie. Można naprawdę wykorzystać ten czas na street fishing, bo jest wiele miejsc do zaparkowania, teraz mało jest aut na mieście i pozwiedzać sobie miejscówki uliczne, zwłaszcza, że nie ma takiego huku przez to właśnie. Jest ryba. Chyba znowu płotka. No, jest rybka. Super. Jestem zadowolony ze street fishingu dzisiaj. Piękne, waleczne ryby idą. I na grubo biorą. O to mi chodziło. Już dawno nie czułem takich emocji właśnie. Super row, super wędkowanie dzisiaj. Jest piękna płoć znowu. Ale grubaska. Nie no. O kurde. No trochę ten. Trochę emocje są. Wow. Co tu się stało? Wow. Nie wiem, czy taką złapałem kiedykolwiek. Ale płoć. Może uda mi się ją zmierzyć jakoś tutaj. Najwyżej mi umknie. Nie wiem, półka ma 50 cm ma półka. Miarkę mam widoczną do 42 cm. Wow.
38 cm. Wow, ho, ho. Ale płot. Wow, ho, ho. Ale płoć. No tu mam branie. Leszczyk. Krąpik. Wow. Ale grubo. Ale grubo dzisiaj, słuchajcie. Nie no. Ale wystarczy mi jeden ten. O. Nie wiem, czy łapać na dwie wędki, bo są takie brania częste, że... Wow. Ale powiem wam, emocje... Nie no, fest. Tego mi trzeba było. Właśnie. Takich płoci. Takich ogromnych płoci ponad 35 cm. Ostatnia miała 38 cm. Marbaki bym zmienił. Kurde, aż tych emocji to powiem wam. Nie wiem, dzisiaj jest w ogóle super wędkowanie. Dzisiaj będzie naprawdę długie wędkowanie. Ile mi starczy baterii, tyle nagram. Przed końcem zostawię sobie jakieś 15% na zakończenie jakieś. Ten, bo są bardzo częste brania, a ja nie mam żadnego powerbanka ani nic. Taka sytuacja. A ten w tym telefonie stało mi 61%. Fest trzeba ubijać, powiem wam, bo szybko wypłukuje nurt Zenanta. Następnym razem jak tu przyjadę, to jakiś żwir chyba kupię do Zenanty. Za 25:12. Adrian, dzwonię do ciebie. Obraziłeś się? Co się stało? Powiedz. Nie jest tak zimno, powiem wam, fajnie się siedzi. Myślałem, że z tamtej strony będę siedział właśnie na słońcu, ale siedzę dzisiaj do oporu, dlatego tyle Zenanty rozrobiłem. I tu w końcu też będzie słońce. Blisko brzegu. Piękne ryby. Piękne, płacie powyżej 32 sztuki. No na razie jakiś taki przestój jest, ale miejmy nadzieję, że zaraz coś ruszą znowu jeść. Teraz mam tę przeponówkę wreszcie. 16 założek. Tak, już trochę mniejszy niż tamten, ale spokojnie pomieści 4 robaki, więc też można nim łowić na grubo. A że jest mniejszy przestój, więc jednocześnie jest lżejszy i lepiej prezentuje przynętę na nurcie. Dzięki temu trochę gasi grubość przyponu, który jest dość gruby, 0,16. Ale przy takich rybach zupełnie nie jest gruby przypon. O kurde, takich grubych ryb już dawno nie połapałem. Rekordowe płocie praktycznie, można powiedzieć. Medalowe. Medalowe płocie. I siedzę 1,5 godziny, tak naprawdę już dwie mam. Jednego krąpia. Całkiem spoko. Na krótkie przepony. Teraz zrobię krótki przepon. Polecam centralny Wrocław, Odrę centralny Wrocław, bo jak ktoś łowi sportowo, tak jak ja, można nałowić fajne grube ryby. Naprawdę, powiem wam. Jestem w szoku, bo przecież tu nikt prawie nie chodzi, nikt nie nęci, a jest ryba grubiutka, fajniutka. No ale słabo z miejscówkami, nie? Po drugiej stronie jest takie miejsce, gdzie można było siąść, taka właśnie długa półeczka, ale nie widzę tam schodków. Trzeba było mieć linkę, żeby się tak jakby zjechać trochę, nie? Ale tam też by mogło być ciekawe wędkowanie.
branie. O, płotka. I to ładna. I to ładna płotka, słuchajcie, super płotka. Czuję ją. Tylko zmieniłem szypan na krótszy. Dałem na grubo robaku. Kamienie. Kurde, piękna płotka była. Straciłem ją. No trudno. Spadła? No nie. Dłuższy brzegu trzeba chyba szybciej parować, bo czuję, że tu tak wpada korzyk. Jeszcze te robaki muszę przetestować. Ochotkowe. Zapomniałem o nich zupełnie. Może na tą. Pomyślałem sobie, że skoro mam tyle czasu, to spróbuję rozłożyć jednego kija i spróbuję dystansu na takim uciągu. I oczywiście wyciągam kija do 120 gram i wyposażonego już w żyłkę. Przy takim uciągu, takich śmieciach, no jednak żyłka powinna tutaj zostać użyta. Koszyk na 60 gram w dolnym obciążeniu, bo więcej nie mam. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie zachowywać. To jest właśnie człowiek, to jest właśnie ludzka głupota, śmieciarstwo. Szok. Ja, to zbyt oporne łowienie. 60 tam z powodzeniem przesuwa. Nie wiem, czy mam coś mocniejszego. 40 z kolcami to mniej więcej to samo. Też coś lekkiego. 70 kurwa kwadratową. Może. Kwadratowy koszyk 70 też przesuwa, także dystansu chyba dzisiaj nie poćwiczę. Chyba że na przepływankę gruntową. Nie wiem, no czegoś tego jeszcze nie grali. Po długiej, długiej przerwie jest rybka. Płotka prawdopodobnie. Rzuciłem bardzo blisko brzegu i od razu branie praktycznie. Jest rybka. Super. Okoń chyba, nie, płotka. Ładna płotka. Jest. Piękna. Kurde, nie wiedziałem, że pod brzegiem one stoją. Teraz to już trochę może być za późno. O, ale płoć. Ale płoć. Trzydzieści dwa. Zobaczcie. Wow. Ja chcę jeszcze raz. O! Ja chcę jeszcze raz! Nie, nie! O ja. Kurde, żebym wiedział, że one tak blisko stoją. Teraz tamtą drugą też przybliża. Bliziuteńko powiem. 10 metr. Jestem w szoku. To na dwa zdechlaki, dwa białe robaki, jednego robako... Ło, 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 ło.
Chło. Widzieliście? Chło, ho, ho, ho. Ale branie. Ale nie ma nic. Przecież jest. Nie ma nic. Kurde. Chło. Ale mi serce bije. Sypałem tutaj zanętę mrożoną Match Pro, dopalaną dodatkami ochotką, robakami. I zobaczcie, co się dzieje. Ale mi serce bije, ja. Opowiem wam, ten dzień się opłacało przyjść na ryby. Takie emocje. Serio. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale odra idzie tak mocno, że na siatce zostawia taki aż pył od osadów dennych. Na siatce, no widać to tutaj w tym miejscu właśnie, mniej więcej na środku, że taki szary jakby pył na czarnej siatce. Także odra idzie ostro, a brania znowu ustały. Chryste Panie, a nie, to krąpik. Ło. Fajne, eleganckie brania dzisiaj. Krąpik. Wpadł krąpik, znowu z bliska. Piękne łowienie dzisiaj. Podoba mi się. Mogę łowić i łowić dzisiaj. Wow. Ładna rybka. Wow, ho, 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 ale hol. Kurde, ja tak na sztywno nie mam jak poluzować. Ale silna rybka. Leszek. Ale emocje, powiem wam, takie emocje dzisiaj przeżywam, że to jest niesamowite. Leszek wygląda jak krąpas. Kurde, nie wiem. Albo duży krąb taki mega. Wow. O. No już taki 43. 43. Ła. Ło. Hu hu hu. Chyba pusto. Nie, jesteś. Nie, pusto chyba. Pusto, kurde, jakie branie. Ło, wędka z podpórki poszła, nie. Ale krąpie widać weszły, nie dopuszczają płotek do zanęty.
Więc one będą brały. Korzystając z okazji, to chciałbym pozdrowić wszystkie osoby, które subskrybują mój kanał, którym podobają się moje filmy, którzy no, lubią oglądać je i ktoś mi to pomaga, na przykład w technice, czy w czymś, jeżeli chodzi o wiązanie, czy zanęcanie, czy komponowanie zanęt. No, próbuję tu ująć różne tematy przy okazji. No i to powiem wam pozytywne komentarze i to wszystko motywuje bardzo. Także staramy się jak możemy, żeby odcinki były fajne, ciekawe i myślę, że jakoś to wychodzi w miarę. Także mrożona zanęta Match Pro, to w ogóle drugi raz ją rozmrażałem teraz. I zobaczcie, jakie efekty, jakie płocie, jakie krąpie, jakie fajne, mocne branie, agresywne, pewne. Wiecie, ryba po prostu wjeżdża w oku jedzenia i bierze ostro. Polecam wszystkim zanęty Match Pro, naprawdę super zanęty. O, branie. Jest. Jest rybka. Ale odjazd. Hu. Powiem wam. Fajna walka. Tutaj z rybami jest. Kleszcz. Silne. Waleczne ryby. Piękna walka. Lechu. Zapięty od górno warga. Elegancko. Taki. O. Super, super walka jest z rybami miejskimi. Nie wiedziałem, że aż tak będzie emocjonująco. Myślałem właśnie na odwrót, że tu ryby są takie trochę leniwe. Nie sądziłem, że jest ich aż tyle. Na pewno street fishing będzie częściej w takim razie na kanale, bo widzę w nim ciekawe odcinki. Czyli rybka dzisiaj się trzyma przy brzegu, zresztą z dala od brzegu, no ciężko mi by było łowić, bo nie mam aż takich ciężkich koszyków, a no tam na środku to niesie nawet koszyk 70 kwadratową, więc najpierw na prawej, teraz na lewej branie, kurde. Znowu kolejne statko się chyba tu przycupnęło przy moich zestawach. No. Ale tu są delikatne brania, to jakby duże, grube leszcze. Te ostrożne. Jest. Ale to płoteczka. Może niewielka, ale płoteczka. Dobra. Jest. Ale tu są kurde waleczne ryby, powiem wam, naprawdę. No już dawno takich waleczных ryb nie łowiłem. Ale krąb. Chryste panie. Ale gigant. Wielki krąb.
zmienię koszyk na koszyk z dolnym obciążeniem. Powiewam dalej, łowię na te zardzewiałe agrafki i trzyma się, jeszcze się nie urtem. Przez rdze nie tego nie rozgięła ani nic. Ale i tak jeszcze z dwa łowienia i wymienię, bo to jednak w końcu zażera wszystko i... Ale branie. O, i następny. Branie jednocześnie, ale nie duży, ten jest mały. Co to jest? Kleń. Mały kleń. No, branie było mocne, kleniowe. O! Dobra. Dobrze, nie na ten. Od razu do wody. Żywy taki. A, poszedł, nawet go nie widać tu. Ale fajne wędkowanie dzisiaj, słuchajcie. Jestem zadowolony, mega. Mega super łowienie. O, znowu. No, takie pstryki. A może teraz. Myślałem, że zatnę. Użył koszyk i chyba koszyk teraz ściąga w nurt. Ale cisza. Trzeba sprawdzić. Było parę brań. Ale te robaki w kolorze ochotki to nie, na razie szału nie robią. Jest coś. A może było? Nie, nie ma. Ale branie ładne. Nie ma znowu chyba. Czy jest? Tutaj ciężko wyczuć, bo to takie ciężkie koszyki są. Nie ma. Coś nie mogę zacząć. O co chodzi? Może kaczyk już tępy? No nie, bo to ten skobel po prostu tu trzeba. Zobaczymy, ile dzisiaj się zrobiło. Słuchajcie, to są rybki. Zero. Sześć i pół kilo, 6560. Okej.
parę zdjęć pamiątkowych. Ale patrzcie na tą płoć, jaka wielka. Ogromna płoć, medalowa, ale nie zgłaszam. Dobra, idziemy wypuścić ryby. Wypuszczamy rybki. Piękne wędkowanie. Ale ryba. Wypuścić. Może tak, bo... Słuchajcie, super wędkowanie. Super, super, super. Jeszcze raz super, jestem bardzo zadowolony. W takim razie czas na małe podsumowanie, bo praktycznie się będę zwijał. Łowiłem od gdzieś przed, nie wiem, za 20:10 do gdzieś 20:04, czyli 6,5 godziny. Fajnie było, bardzo jestem zadowolony. Grube płocie medalowe, ponad 30 wszystkie, krąpie, parę leszczy, jeden większy też. Także miło mnie zdziwiło, a ta miejscówka tutaj koło mostu Grunwaldzkiego, super, powiem wam, jestem zadowolony, zaskoczony i naprawdę bardzo waleczne ryby brały tak do 12 i gdzieś od 2. Super, super, jeszcze raz super, nałowiłem się. I myślę, że wam się też podobała ta relacja. Jeżeli się podobała, tutaj naciśnij i subskrybuj kanał, łapkę w górę daj i elegancko. Także nowe miejsca, a druga odsłona street fishingu już w ogóle. Super, super, jeszcze raz super. Trzymajcie się. Z pozdrowieniami, Feather Fanatics.